ale jasność. Dzień dobry. Witam, proszę Państwa, witam w nowym vlogu. Właśnie jedziemy na paznokcie, bo zobaczcie, mam takie, czekaj, bo nie wiem, czy tutaj widać, ale mam takie paskudne, uszczerbione wszystkie. Masakra. No i też wybrałam sobie taki kolor, powiem Wam szczerze, że wszyscy pisaliście, że mam ładny kolor paznokci i faktycznie ładny jest ten kolor paznokci, tylko że po prostu on jest tak specyficzny, że się bardzo szybko znudził. No i naprawdę te paznokcie mamy jakby takie wszystkie rozdwojone, nie wiem co się stało, dlaczego tak mi się połamały, nie wiem, takie porozdwajały, ale są naprawdę fatalne, więc jedziemy teraz zrobić pazury. No i już od ostatniego czasu, w ostatnim czasie w zasadzie, wiele razy miałam takie nude, beżowe i właśnie zrobię sobie taki kolor, bo mi się nie znudzą. Pewnie tak mnie nagrywasz, że mam wielką twarz, czy nie? Ja tutaj mam skurcz karku. Bo... Czekaj, daj to pokażę, jak ty siedzisz, ale nie zmieniaj pozycji, nie zmieniaj pozycji. Wygląda to mniej więcej tak. Jeszcze tutaj plan przedstawimy dnia, bo dzisiaj tak, musieliśmy zdecydować, czy nagrywamy vloga, czy sprzątamy. No i stwierdziłam, że zrobimy i jedno, i drugie, chociaż wiadomo, że przy kręceniu nie da się tak dokładnie i duże rzeczy posprzątać, bo będziemy się obijać podczas tego kręcenia, ale tak czy siak ogarniemy chociaż w półkach, bo ostatnio jak właśnie nagrywałam poranną rutynę i akurat nagrywałam z Patrykiem, to co otwierałam szafkę, to po prostu tam był większy bałagan i nawet nie mogliśmy nic poukrywać podczas nagrywania, bo po prostu te szafki były takie zajęte, więc trochę sobie posprzątamy w tych szafkach. No i później jeszcze Miśku musimy sprawdzić, czy możemy pojechać do Lumpa, bo my mamy imprezę integracyjną w salonie, lata 80. Źle pojechałam, ty mi nic nie mówisz. Ja z przyzwyczajenia, jak to teraz mam zrobić? Zawrócić. Jak? No tutaj na środku zawracaj. Kierowca, bombowca. Ja pierdolę, facet patrzył na mnie, no walniętą. Dobrze, że nic nie jechał. No i dzisiaj jeszcze musimy podjechać do Lumpa, o ile będzie otwarty, bo mamy imprezę w salonie w stylu lat 80. I ja sobie wymyśliłam jedną stylówkę, ale ona jest taka cała ciemna. Ja chodzę na ciemno ubraną do pracy i nie wiem, czy to będzie takie wow, że mam coś innego. W sensie, no ciuchy będą inne, ale nie wiem, czy to będzie aż takie widowiskowe. Mam też... gdzieś tam w głowie drugą stylówkę i ona jest już bardziej kolorowa i właśnie myślę, że tutaj to wszystko dostanę w Lumpie, więc chciałabym podjechać. Nie pokażę Wam, jak kupię, dlatego że chciałabym Wam pokazać całość mojej stylizacji, ale mam nadzieję, że uda mi się kupić, bo do imprezy zostało niecałe 2 tygodnie. I tutaj w lewo. W tym momencie? No nie mam, nie w tym momencie, ale tutaj... Ale tutaj idzie ten facet. Tak, 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 tak. Dobra. Tu jest zakaz w lewo skrętu, co ty pieprzysz? Ło, ale zrobili. A widzicie, co on ten? Normalnie na minę mnie wystawia. No, ale czuję się dzisiaj strasznie niewyspana, a ty? Ja też. Czujesz, bo są takie spuchnięte w ogóle oczy, twarz spuchniętą. W ogóle miałam takie kostki spuchnięte, że ledwo te buty ubrałam. Nie wiem, co jest grane. My sobie jeszcze wczoraj sałatkę zrobiliśmy. I była oczywiście z cebulą. I sparzyłaś ją? Sparzyłam ją, ale coś ale była taka mocna. Okropne to było, mnie też boli brzuch. Czujemy się... ja wstałem z takim nieprzyjemnym... posmakiem. W ustach? W ustach, tak. To ale to ja nawet nie, ale mnie strasznie przeboli. Ale wiesz, co jest najgorsze, że umyłem zęby 2 razy i to, i nic, to nic nie dało. I no. Muszę chyba kupić gumy jakieś mocne. Bo... Ja mam, w torebce. Masz? Bo po prostu mam, ale drama. Tutaj, tak, nie? Tak, tak, tak. Nie, strasznie, a ja się obudziłam w nocy z takim bolącym i wzdętym brzuchem i chyba dlatego jestem dzisiaj taka właśnie opuchnięta. Ja czuję, że jestem strasznie spuchnięta i no okropnie, fatalna była ta sałatka. W sensie sałatka była dobra, dokładnie. Ale my zawsze parzymy cebulę, żeby ta cebula nie była taka ostra, ale ona była przerąbanie ostra i strasznie mnie boli brzuch. Ja nie wiem, czy ja w ogóle coś zjem, ale tak jak powiedziałeś o tym smaku w ustach, to tak teraz też czuję, że mam takie, no też tak nieprzyjemnie. Zaraz sobie gumę wezmę. Jezus, naokoło mieliśmy po prostu 3 minuty tam, a jedziemy, będziemy jechać 15. No ale dobra, dobra, widzimy się już na miejscu. Hi. Właśnie sobie relację nagrywałam, że pędzę. Jaki kolorek zrobiłam? Zgadzasz? Beżowy. Ale ja ci powiedziałam, prawda, że będę robić taki... tak.
Więc kurde, ty oszukisto. No, zrobiłam sobie, ale nie, nie jest taki beżowy. Jest taki mega naturalny. To jest różowy. No, taki leciutki. A nie beżowy. No, to nie zgadza się, bo właśnie chciałam takie teraz naturalne, bo już te zielone serio tak mi się znudziły. Nie zjadłam tego ciastka. Nie? Tak mnie zasłodziło, że zjadłam tylko dwie łyżeczki i było mi tak głupio, bo zostawiłam to ciastko, ale było przepyszne. Naprawdę było zarąbiste, tylko że już dawno nie jadłam nic słodkiego. Od tych Mercy, pamiętacie? To nie jadłam nic słodkiego i serio tak mnie dzisiaj zasłodziło, że to jest nie do wiary, ale może dlatego, że też nie piję kawy ostatnio, a tam też była kawa. No i tak, no głupio mi było, bo zostawiłam to ciastka, ale było naprawdę dobre. No i fajnie, mam nowe pazury. Ale śmiesznie, faktycznie są takie bardziej różowe. Są różowe, nie ale... są w ogóle beżowe. No kompletnie. No nie fitują tutaj, nie fitują tutaj ze spodenkami. Ale ładnie. No okazało się w ogóle, słuchajcie, że nie pojedziemy do Lumpa, bo są zamknięte, już sprawdziliśmy. Więc teraz musimy pojechać na szybkie zakupy, żeby mieć rzeczy na obiad. I jedziemy do mieszkania mojej siostry, bo jeżeli ją obserwujecie na Instagramie, to utknęła na Fuercie i miała tam być tylko 3 tygodnie, a się okazało, że teraz nie wiadomo nawet, czy wróci na święta. No i jedziemy zapalić światło, przewietrzyć i trochę w tym mieszkaniu, trochę posiedzieć, więc zobaczycie, jak moja siostra mieszka. Jest czysto, bo ostatnio już było, także fajnie. No i mam nadzieję, a ja jeszcze w ogóle ostatnio byłam, bo odłączyła lodówkę od prądu. Dzwoni do mnie, Sylwia, pojedziesz do mnie, bo zepsują mi się rzeczy. No ale jeszcze tak na pograniczu było i udało mi się uratować i nie było tam nieprzyjemnego zapachu. Więc dzisiaj mamy naprawdę tyle rzeczy do roboty, że tak sobie teraz pomyślałam, że ja nie wiem, czy my zdążymy posprzątać tą półkę. Może się okazać, że nie zdążymy. Ale chciałabym ją posprzątać, bo że tam nawet herbaty nie mogę swojej znaleźć. To dobra, to lecimy. Zapomnieliśmy numeru drzwi, ale już udało się odnaleźć. Natalia odebrała. Właśnie ona ma takie fajne drzwi, że wiesz, że są ciężkie i... Hej, hej. Witam serdecznie, proszę Państwa, w mieszkaniu mojej siostry. Ale zobacz, jak ma ten. Zobaczcie, jak ma ładnie. A, możemy w buciarach wejść, bo tutaj ostatnio już z Michałem w buciarach byliśmy. Wszystko git. Wszystko. Spoko. Tutaj się odbywają takie sesje zdjęciowe na takiej powierzchni. Naprawdę. Natalia sobie tak umie wszystko ładnie tutaj poskładać. Ale ładnie pachnie, no nie? Nie czuć, że było zamknięte. Pokażę Wam balkon. Jest syf, bo ona tam wszystko daje, ale ma taki piękny balkon. Zobaczcie. Zobaczcie, jak sobie pięknie zrobiła. I naprawdę w lecie... Zasłonimy sobie. W lecie tutaj naprawdę jest tak cudownie, jest naprawdę rewelacyjnie. Zrobiła sobie właśnie, chyba tata nawet jej tutaj zrobił właśnie te... Jak to się nazywa? Balustradę, coś takiego? To coś jej tata zrobił. I tutaj właśnie ma ten bujany fotel i naprawdę wygląda to tak pięknie. Naprawdę super jest. Fajnie mieć balkon. Szkoda, że nie jest cieplej, nie? Bo myśmy sobie tutaj posiedzieli, jeszcze byśmy Bogdana zabrali. No, jest naprawdę super. Dobra, to chodźmy do środka. Tak, zmarzłam, słuchajcie. Ubrałam sobie dzisiaj w ogóle, zobaczcie. I kupiłam je w Zarze. Są naprawdę bardzo wygodne i z takiego fajnego materiału. Ale, zobaczcie, są tutaj szersze na nogawce. I ja przeszłam tylko kawałek i ja czuję po prostu, że mi jest tak tutaj zimno wszędzie, że to jest niesamowite. Więc napijemy się gorącej herbaty. Posiedzimy chwilkę i jedziemy na zakupy, bo będziemy gotować obiad. I Iwan sobie wymyślił zupę pomidorową. A pomidorowa to jest jedyna zupa, której, znaczy jedna, może z niewielu takich klasycznych, gdzie ja totalnie nie potrafię gotować. I też nawet zrobiliśmy raz Thermomixa i była ohydna, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Dobrze wyjdzie, bo wtedy jakiś zły przepis wzięliśmy. Ale pamiętasz, jaka była niedobra? No, ale ona coś miała z pomarańczy, coś takiego dodawaliśmy. Nie pamiętam. Naprawdę. Ale ja nie lubię takich połączeń, to ja bym takiego nie dodała. Właśnie zrobiliśmy taką. Zobaczcie, zrobiłam nam 4 herbaty, bo najpierw zalałam te w różowym kubku, a później zobaczyłam, że Natalia ma takie zielone filiżanki, które będą mi pasowały do zdjęcia na Instagram i tutaj stworzyłam kompozycję. W ogóle wymieniłam jej wazon, widzisz? Bo był różowy. Wymieniłam jej wazon, żeby pasowało, zapaliłam świeczki i mamy do wypicia po 2 herbaty. Ale zrobiłam na 2 różne, żeby nie było. Ta jest jakaś z porzeczką i pięknie pachnie, a ta z żurawiną i z imbirem. I nie pachnie tak ładnie, więc wypijemy 4 herbaty. Akurat przy okazji zrobiłam sobie zdjęcie na Insta, więc się bardzo cieszę. Wykorzystałam gadżety mojej siostry. No i będziemy lecieć do domu. Od razu jej wymienię ten wazon, bo to było tak,
A ja akurat mam takie teraz zielone dodatki właśnie na Instagramie, żeby mi ładnie pasowały. I ona ma idealny wazon. Zobaczcie, w ogóle świetny jest ten wazon. Muszę jej zapytać, skąd on jest, ale nie wiem, czy on też nie jest z lumpa, bo ona te filiżanki w ogóle kupiła 2 za 8 zł w lumpie. A my, nasze ostatnie, pokazywałam na Insta, kupiliśmy 3 za 260 zł, więc może teraz w lumpie będę szukać takich rzeczy. To jest myśl, ale ten wazon jest świetny. Mega mi się podoba, tobie? No, ładny jest. Bardzo ładny. Chociaż tu ma też taki bardzo podobny, ale ten mi się bardzo podoba. Fajowo. I znalazłam jeszcze u niej takie kolczyki. Jak wygląda? Spoko. Spoko? Ale tak inaczej. A nie robi mi się taka kreska? Ja strasznie mnie obrzydza, słuchajcie. Dlatego żadna z nas w rodzinie nie chodzi w takich ciężkich kolczykach, takich dużych, bo nas zawsze obrzydzała taka kreska w uchu, jak się robi. Wiesz, jak się tak naciąga ucho. Robi się tak? Nawet nie. Znaczy nie widzę teraz, bo mam włosy. No tutaj, o, wiesz, chodzi mi o tą dziurkę. Nie, nie. Tak się nie rozciąga? Nie. Jezus, mnie to tak boli, jak na to patrzę. A jak wyglądam? Spoko. Spoko? No, ale tak nie mogę się przyzwyczaić. Tak! No. Czekaj, załóżę jeszcze jednego. Ale są ciężkie. Są ciężkie, ale na jakąś imprezkę? Fajnie. Ja teraz mam w tym roku 2 śluby moich koleżanek i muszę sobie wymyślić stylówkę. I właśnie myślałam o takich jakichś fajnych kolczykach. No i co? Ładnie? Może z opaską, może ładnie, zapaską. Ładnie. Już mi się pewnie odkształciły, bo sobie dzisiaj mam włosy i no, takie lekko wilgotne założyłam. Ładnie? Mhm. I bym miała na przykład takiego koka i takie kolczyki, chyba fajnie, nie? Ładnie, no. I to uczajcie. Bardzo mi się podobają kolczyki. Zapytam Natalii, czy będzie w nich chodzić, bo mi się podobają. A jak nie, to po prostu pożyczę od niej na ślub. Fajne, nie? No, ładne. Sukienki do takiego koka właśnie lekkiego. Fajowo. No to dobra. Proszę bardzo, pijemy herbatę. Dziękuję bardzo. Zdrówko. Tak, standardowy powrót do domu. Proszę. Syn musi sprawdzić, co dla niego. Ej, ale może mu coś dać. Ej, ale w sumie dzieci tak robią zawsze, nie? jak mama wraca z zakupów. Ej, co mi kupiłaś? Ojej, tu jest. Piona. Co mu się dzieje ostatnio z tą ręką? Widzicie to? Piona. Żur? Co on robi? Nie wiem właśnie co. Daj tego kabanosa, nie. Brawo, pięknie. Słyszałaś to? Zdech pies. No Boże. Ale zdechły. Ale zdechły. Ale zauważyłeś, że on jest ostatnio taki jakiś inny, taki miły, taki plusiu? Ale ja to mówiłem od jakby... od zimy, że on się taki zrobił. Ale ostatnio jest taki jak ten misiu u góry. Bo za dużo na nim czasu spędza. Ojejku. Boże. Zobaczymy, czy rozwalił kwiatka. Ej, ostatnio coś już nie rozwala. Mhm. Ostatnio już nie rozwala tego kwiatka. Kupiliśmy rzeczy na... ale jeszcze musimy zjeść śniadanie na szybko, ale pokażę wam, co kupiliśmy wcześniej. Zobaczcie, co kupiliśmy. Kupiliśmy 3 kwiatki i jeden pójdzie do salonu, no nie? Mhm. Tylko jeszcze nie wiemy jakie. Iwan się zgodził. To był postęp. Nieprawda. Miały być wszystkie do salonu, a idzie tylko jeden. Nie. Miały być 2 do salonu. Kwiatki leżały od wczoraj w samochodzie i jak dzisiaj jechaliśmy na paznokcie, to je wystawiliśmy z Sylwią. No jak byłam na paznokciach, to Iwan tylko chwilkę nagrał i pojechał do domu, bo wyszedł sobie z Bogdanem. No bo ja tam spędziłam... 1,5 godziny. Ej, długo tam byłam, no. Nie? Z 1,5 godziny? No i Iwan... przy okazji, ja nie wiedziałam o tym, wziął te kwiatki z samochodu i zaniósł je do domu. Nie, jak to było? Nie, bo zostawiliśmy je w garażu. Mhm. I ja je wziąłem z garażu do domu. No i teraz wracamy z zakupami. Biorę te zakupy i stwierdziłam, że wezmę jednego kwiatka. I patrzę, nie ma kwiatków. I mówię, ktoś nam ukradł kwiatki. Ale była taka konsternacja. Serio, naprawdę tak mi waliło serce, tak się przestraszyłam. A my tam naprawdę dużo rzeczy zostawiamy w tym garażu i nigdy nic się nie wydarzyło. Ale patrzę i nie ma, kurczę, tych kwiatków, a chciałam wam pokazać na piwie te kwiatki. No i Iwan mówi, że wziął je do domu, a ja zapomniałam. Że przecież on pojechał do domu na chwilę. Bo byłeś z Kluskiem, nie? Tak.
Nie wiem, co to jest za kwiatek. Chociaż może to będzie napisane. Ale tak było napisane, nie? Musa dwarf. To jest monsterka. No i właśnie jeszcze zahaczyliśmy wczoraj o... To nie była giełda roślinna, tylko... Takie wydarzenie z roślinami, nie? Tak, wydarzenie z roślinami, które w ogóle poleciły dziewczyny z Miszmasz, które zawsze komentują nasze filmy, więc dziękuję. Jestem ciekawa, czy wam się udało coś kupić. I właśnie kupiliśmy sobie takie trzy rośliny. Po prostu pod taką halą, w takiej hali, nie wiem jak to powiedzieć, sprzedawali kwiaty, rośliny. Właśnie doniczkowe takie do domu i było ich naprawdę bardzo dużo, ale mnóstwo było takich małych, a my w zasadzie nie mamy małych roślin, tylko raczej większe i stwierdziliśmy, że kupimy sobie do domu. Ale myślisz, że to zostaje w tej roślinie? To nie jest chyba po to... Ta. Czy nie? Czy myślisz, że... Nie, wydaje mi się. To jest po to chyba tylko, żeby się te listki trzymały. Nie mam zielonego pojęcia, ale widzisz, tutaj jest, tu widzę, że to jest związane, więc przypuszczam, że to się odwiązuje. Myślisz? I co? I to się wyciąga? No na pewno, no, tak mi się wydaje, bo ta monstera zawsze jest taka, wiesz, rozłożysta. Tak? No, ale na razie tak jeszcze zostawię. Podlewać ich nie trzeba, bo one są dosyć mocno podlane. A ja kiedyś w ogóle nie lubiłam roślin doniczkowych. Pamiętam, że mama miała w domu na parapecie, ale nie wiem, jak się nazywają takie rośliny. Nie wiem, czy ty też miałeś takie z takimi fioletowymi kwiatuszkami. Nie, u mnie były tylko starczyki zawsze. Aha, to nie, to u nas nie, u nas były z takimi fioletowymi kwiatkami. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za roślina, ale ja strasznie nie lubiłam tych roślin, bo one tak miały taki dziwny, specyficzny zapach. No ale teraz uwielbiam, mogłabym mieć całe mieszkanie w roślinie. No dobra, idziemy jeść. Ja już zaczęłam powoli przygotowywać składniki do zupy i zaczęłam od marchewki, bo tutaj ktoś grał na telefonie. Nie grał. O, więcej, za to nic. Damy Bogdankowi, proszę. No już czekał na swoją, musiał się zastanowić, na swój przydział. Dobra, zostawiam mu jeszcze jedną i teraz będzie pewnie pietruszka. Hej, to było dla Bogdana! On dostał. Dobra, i dawaj jeszcze kawałek selera, żeby było tak jak za dzieciaka, nie? Bo u ciebie też się gotowało na rosole, prawda? Na wszystkim, no. Proszę? No, na wszystkim z rosołów. No. W jeden dzień rosół, a w drugi pomidorowa. Myślisz, że wyjdzie ta zupa? Kurde, nie wiem. No ja mówię ci, ja nie potrafię robić pomidorowej. Zawsze albo mi wychodzi ketchup, albo sos do pizzy. Okropnie. Nie, no to na pewno. A ty robiłeś kiedyś pomidorową? Chyba też nie robiłeś. Nie. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie smakować, bo tam było masło. Ja nigdy nie robiłam zupy z masłem. To mi się zawsze ze śmietaną robiło. No, u mnie tak samo. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie krem, bo ja właśnie mam ochotę na taką, wiesz, jedno tylko dać? Właśnie nie wiem, bo nie, no chyba drugie. No, zrobimy trochę więcej, bo właśnie mam ochotę na taką zupę. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie zupa. Chyba nie będzie zupa. Nie? Jak już są, jak są zmiksowane już te, to... Warzywa? No. Nie, one właśnie są pokrojone tak bardziej. Jakoś kiedyś cały czas jadłam krem pomidorowy, naprawdę, bo przez kilka lat cały czas jadłam krem pomidorowy i po prostu tak mi się znudził, że już teraz mi się w ogóle wszystkie kremy znudziły i cały czas bardzo chętnie bym jadła zupę, a ty z kolei wolisz kremy, nie? No jak zjesz już krem, to już tak naprawdę drugiego nie musisz, nie? Bo jest taki sycący, że... O właśnie, tu jest ta szafka, którą mieliśmy posprzątać. Nie, ta wygląda w miarę, ale zobaczcie na tą. No ta jest. Ostatnio jak Patryk ją otworzył, jak nagrywał, to widziałam, że miał takie, o kurde. Ja. Też ostatnio jak ta przyszła i mówię, że nie mamy miejsca, moja przyjaciółka, zdamy się z nią zdjęcie z dzieciństwa, przyszła i właśnie mówię, ona mówi, ale fajnie, masz tyle półek, a ja mówię, no co ty, na nic nie mam miejsca. I mówię, zobacz, nie mam gdzie tego pochować, a ona, no tak dużo rzeczy. Już może zamknijmy tą szafkę, żeby tak. Nie, nie zamykamy, ponieważ tutaj teraz się będzie robić i to będzie dla nas motywacja. Jak? Posprzątaliśmy, jest ładnie, cieszę się.
Przynajmniej teraz jak będę nagrywać, to nie będzie wstydu i też będę mogła znaleźć jakąś herbatę w końcu. No ale i tak mamy tak dużo herbaty, że trzeba będzie je powyciągać, żeby coś tam wyjąć, ale te takie nasze ulubione są z przodu. Moja ulubiona jest ta, polecam wam, więc jest tutaj. No i teraz troszkę nabrudziliśmy tutaj, zobaczcie co się tutaj stało. Będziemy sprzątać. No i zupa niestety nie wyszła taka jak myślałam, wiedziałam, że tak będzie. Iwan też miał ochotę dzisiaj na zupę, a nie na krem. Wyszedł taki zupokrem, ale jest całkiem smaczna w smaku, więc teraz zjemy i później dokończymy sprzątać. Ja jeszcze nie zjem, ja jestem pełen po tym śniadaniu. Tak, bo Iwan po prostu zeżarł chyba z 5 bułek. A ja skosztuję, to ja skosztuję, a ty dokończysz tutaj? Tak. Chcesz się? Tak, no to tylko przetrzeć, nie? Dobra. Dobra. Chciałam powiedzieć, że dodałam sobie do zupy pietruszki. Średnio wygląda, bo nalałam sobie tak mało, już mi się tam, wiecie. Ale z pietruszką jest naprawdę smaczna. I nie jest to zupa, tylko taki, zobaczcie, ona ma taką konsystencję. Taki. Na pół krem, na pół zupa. Ale jest naprawdę smaczna, powiem ci, Iwan. Tak? Mhm, bardzo dobra. Z pietruszką jest przepyszna. Ja tak za 3 godziny może spróbuję. No, to się najadłeś, co? Iwan posprzątał już blat. Ja zjem zupę. I co? I co? Poczekujemy sobie, co? No. To jak jecie, to życzę wam smacznego.